Sweet, sweet, sweet week. Nowy Volcano Hybrid, czyli moim zdaniem najlepszy stacjonarny waporyzator na świecie. Dodatkowo 10 sztuk tego waporyzatora wykręciłem po najlepszych cenach aktualnie w Polsce. Zapraszam. Witam was kochani kanafani, ja jestem Mops aka El Vapo, a to jest 4 razy W, czyli Weed Week Vapo Video. Nowa seria recenzji waporyzatorów na moim kanale Weed Week. Kochani, mam ten zaszczyt, nieukrywaną przyjemność dzięki współpracy ze sklepem Vapor Shop. Pozdrawiam serdecznie. Jako pierwszy na polskim YouTubie nagrać recenzję, unboxing, głównie recenzję tego oto najnowszego dziecka firmy Storz & Bickel, Volcano Hybrid. Mało tego, jak szukałem innych recenzji na YouTubie, znalazłem chyba tylko 2 filmy, więc w sumie na ogólnoświatowym YouTubie jest to jedna z pierwszych recenzji. Taka pełna recenzja. Tak jak wspomniałem, nagrałem film dzięki współpracy ze sklepem Vapor Shop, za co bardzo, bardzo dziękuję. Jest to pierwszy egzemplarz, który przyszedł do nich na sklep i nawet cała ekipa Vapor Shopu nie miała okazji z niego skorzystać, więc bardzo Wam i tutaj dziękuję Vapor Shopowi już, że zaufaliście mi, no i daliście mi ten sprzęt na okres ponad tygodnia, więc taki okres miałem okazję z niego korzystać, ale jak mam być szczery, w zupełności wiedziałem, czego się spodziewać, ponieważ klasyk, który tutaj, nie klasyk, tylko Digit, który obok mnie stoi, sprawdza się świetnie. Widziałem wcześniej filmy i zapowiedzi tego sprzętu. Ta firma od 20 lat produkuje te waporyzatory. Nie zmieniają oni designu, mają tylko w asortymencie 4 chyba naprawdę bardzo dobre sprzęty, tak? Crafty, Mighty, Plenty i Volcano. Dokładnie tak, design się nie zmienia, nie wprowadzają jakichś wielkich zmian w tym, a to jest chyba najlepsze potwierdzenie na stwierdzenie, że jeżeli coś jest dobre, no to po co to zmieniać. Natomiast co do tego waporyzatora, kilka zmian, według mnie bardzo istotnych zmian zostało wprowadzonych i tym zmianom głównie się przyjrzymy, przede wszystkim czym on się różni od znanego nam już Digita. Tak więc zacznę może tradycyjnie małym unboxingiem, takim w cudzysłowiu. Waporyzator Hybrid przychodzi w takim oto pięknym, solidnym opakowaniu, moi drodzy. Nie będę pełnego unboxingu tutaj już Wam robić. Co w tej skrzynce jest? Ja to oczywiście już wcześniej otworzyłem, ale pokrótce chcę Wam pokazać, co się w niej znajduje. Dobra, odstawimy sobie to tutaj. A więc tak, przede wszystkim komora główna do nabijania suszu. Wygląda ona zdecydowanie inaczej, aniżeli komora w poprzednich wersjach. Jest ona tym razem zakręcana. Nakręcam ją tutaj na górę. Później w trakcie materiału przejdę do takich już konkretnych różnic pomiędzy tym a tym sprzętem. Na razie pokażemy, co tu jest. Przychodzą, moi drodzy, worki. Tradycyjne dla Volcano woreczki do napełniania. Mamy 3 sztuki worków, moi drodzy, w normalnych rozmiarów oraz 1 worek XL. Czyli taki bardziej rodzinny do zbiorowych inhalacji. Zbiorowych inhalacji. Ja to serio powiedziałem? To jest tutaj ten worek XL bodajże, dokładnie tak. Więc jest on zdecydowanie większy, prawie 2 razy tak duży jak te normalne worki. No fajna rzecz na pewno dla jakichś zbiorowych inhalacji, moi drodzy. Ja tylko odpakowałem tutaj jeden, on będzie bezpośrednio potrzebny nam tutaj do testu. Dodatkowo przychodzi w opakowaniu, wiadomo, instrukcja, którą wypada tutaj przeczytać przy okazji tego sprzętu. Dodatkowo w pudełku jeszcze mamy sprzęt czyszczący, wymienne filtry, pędzelek, grinder, no i oczywiście to, co najbardziej rzuca się w oczy, moi drodzy, w przypadku tego akurat waporyzatora, szlauch, wąż, jak zwał, tak zwał. Za chwilę pokażę Wam, o co w tym wężu chodzi. Ale reasumując, 3 woreczki normalnych rozmiarów, 1 worek XL, grinder, fajny Storz & Bickel. Pod koniec, na samym końcu będzie mały test inhalacji, demonstracja inhalacji, więc tam Wam też pokażę, jak fajnie z tego grindera można korzystać. Jest to naprawdę świetny młynek, mimo że plastikowy. Bardzo dobry do tego. Pędzelek do czyszczenia wszystkiego. Sprawdźmy tylko,
czy tutaj mi się to wszystko ładnie nagrywa. Dokładnie tak, pędzelek do czyszczenia, młyneczek, wymienne filterki, filtr waporyzatora, który się zmienia od spodu, wymienne sitko, uszczelka oraz taki metalowy ustrojstwo do koncentratów, jakby z jakiegoś takiego włókna. Czyli do tego możemy sobie tutaj zakraplać koncentraty, oleje, jest to jakiś taki rodzaj jakiegoś takiego włókna. Nie wiem dokładnie z czego to jest, na stronie producenta możecie przeczytać. No koncentraty w Polsce nie są tak popularne, jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sitek, jedno już jest zamontowane, uszczelka, więc to przychodzi w opakowaniu na samym początku. Te rzeczy sobie poodkładamy tutaj, młyneczek niech ładnie się kręci, instrukcję, którą z reguły wyrzucam na początku, w przypadku tego waporyzatora warto ją było sobie przeczytać, pędzelek do czyszczenia komory, no i ten szlauch, który jest chyba najciekawszy dla Was wszystkich. Przejdziemy do niego też później. Volcano Hybrid. Najprościej będzie go mi chyba zrecenzjonować, porównując go do poprzedniego modelu, czyli modelu Classic. Oprócz tego jest jeszcze Volcano Digit. I tu jako pierwsza ciekawostka, ten model, czyli Volcano Classic, zostaje całkowicie wycofany z produkcji, nie ze sprzedaży, więc gdzieniegdzie jeszcze w sklepach go znajdziecie, ale firma już go nie będzie produkować, czyli pozostanie przy tym najprostszym analogowym modelu, którego zdjęcie widzicie tutaj z pokrętłem, bez wyświetlacza oraz ten high-endowy, już najdroższy model firmy Storz & Bickel. I zanim przejdziemy do omawiania tych różnic, może tak pokrótce przybliżę Wam też historię samego Storz & Bickel, ponieważ jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz i istotna rzecz, wydaje mi się, dla tych waporyzatorów. Moi drodzy, ta firma, pierwszy Volcano powstał w 96 roku, albo koncept tego Volcano w 96 roku. Dwa lata później pan Storz opatentował sam motyw z balonem, nadmuchiwanym balonem. I dlaczego powstał ten waporyzator? Przyświecała temu, jak wszystkim świetnym i fenomenalnym pomysłom, idea. Idea i chęć pomocy pacjentom, czyli to był sprzęt dedykowany dla pacjentów marihuany medycznej. Tylko i wyłącznie, moi drodzy. Mighty, Crafty mają cztery modele, wszystkie są dedykowane dla pacjentów. Mało tego, są to jedyne waporyzatory na świecie, ale to dotyczy modelu, o ile się nie mylę, Digit i tylko modelu Mighty, że można w Niemczech kupić ten sprzęt jako sprzęt medyczny z napisem Medic. On się oczywiście niczym nie różni od tego do sprzedaży komercyjnej, do użytkowania rekreacyjnego, ale co za tym idzie, jest to jedyny waporyzator na świecie i wiem od znajomych też z Niemiec, że lekarze w Niemczech mogą przepisywać zakup takiego oto sprzętu, tylko w wersji Medic, czyli z dopiską Medic, jako sprzęt leczniczy, jako jakiś przyrząd do terapii w domu. W związku z powyższym można potem się ubiegać o refundację. Wiem, że kasy chorych w Niemczech refundują zakup takiego sprzętu, więc ta idea przyświecała firmie Storz & Bickel i oni przy tym zostają. Dalej mają tylko te cztery modele, nie zmieniają ich za bardzo, ponieważ są to fenomenalne sprzęty. Moim zdaniem są to najlepsze waporyzatory na świecie. Jak też widać, jeżeli ktoś wie, jak Crafty Mighty wygląda, Plenty to już w ogóle wygląda jak jakaś wiertarka. No niespecjalnie obchodzi ich jakiś stealth design, czyli bez przypałów, jak ja to zawsze mówię. Design niespecjalnie obchodzi ich design ładny, brzydki, jakieś grawery, kolorki, szmerki, bajerki, różne dodatki. Mają ten sam solidny sprzęt od wielu, wielu lat i tak jak powiedziałem na wstępie, jeżeli coś jest dobre, po co to zmieniać? Ale w przypadku tego waporyzatora tych zmian jest kilka i moim zdaniem są one naprawdę istotne. Na samym wstępie komora waporyzatora. W przypadku tego waporyzatora tutaj, sorki, że tak patrzę do góry, ale patrzę, czy na górnej kamerze też się nagrywa, jest to odkręcane i przykręcane do tego. Dla porównania, tu jest komora, odczepię tylko ten balonik, żeby nam nie szeleściło. Tu jest komora poprzedniego waporyzatora. No, wygląda ona zdecydowanie inaczej. Jest, nie wiem z czego dokładnie, ale wygląda, wydaje mi się, że jest to ceramiczne. Pojemnik na susz jest dużo, dużo większy, jak widzicie. Pół palca praktycznie mi tutaj wchodzi. Tutaj można na spokojnie z grama, z dwa nawet załadować. Potem takim małym ustrojstwem się to ugniata i dozuje odpowiednio. W tym przypadku komora jest bardzo mała, naprawdę jest niewielka. Jest to wszystko zakręcane i trzeba to następnie przykręcić tutaj. W przypadku tego waporyzatora tutaj Digita, no to po prostu się tak luźno stawiało na tym. I to wszystko. Potem po inhalacji ściągało to się w całości, to się
ściągało, wkładało się ustnik, no i dopiero można było inhalować, więc jest to znaczna zmiana, na pewno o wiele stabilniej się to trzyma na samym sprzęcie. Na początku nie wiedziałem, czy to jest na plus, czy na minus, ponieważ no to co, ciągle mam kręcić, tym bardziej, że jeszcze ta komora jest taka nie za duża, ale po no, paru dniach użytkowania wchodzi to w totalny nawyk. Jeżeli mamy się stosować do tego, co mówi producent, po każdej inhalacji powinniśmy to ściągać i odkładać, ponieważ ten waporyzator jest waporyzatorem hybrydowym, czyli oprócz podgrzewania ciepłym powietrzem, podgrzewana jest również bezpośrednio komora kondukcyjnie. Jak ktoś nie wie, czym się różni konwekcja od kondukcji, zapraszam do mojego wielkiego testu waporyzatorów na kanale Cannabis News. Zaznaczam, że od tego czasu, nagrywałem to rok temu, wiedza na temat waporyzatorów no u mnie troszeczkę się poszerzyła, więc na pewno zrobię update tego filmu, ale mniej więcej tam tłumaczę, co to jest kondukcja, co to jest konwekcja. To jest model hybrydowy, czyli ogrzewa i ciepłym powietrzem i dodatkowo ta komora jest nagrzewana. Ona jest wyłożona stalą nierdzewną lub jakimś innym metalem i ma on bezpośredni kontakt i styczność z takim samym pierścieniem w środku. Dlatego producent w trakcie inhalacji zaleca po inhalacji ściągnięcie tego, aby to się nie podgrzewało cały czas. No i żeby, wiadomo, jeżeli susz się ciągle rośliny podgrzewa, to traci on swoje substancje czynne. A skoro też jesteśmy przy suszu już, do mojego materiału używam tylko i wyłącznie legalnych kwiatostanów konopi siewnej i włóknistej z zawartością poniżej 0,2 THC. To są produkty, które nie służą do spożycia, nie służą do waporyzacji, do palenia, ale każdy może robić z tym to, co chce. Ale mało tego, moi drodzy, i to naprawdę z ręką na sercu, tego sprzętu używam i podczas na początku wiosny, lata, jak wszystko zaczyna kwitnąć, jestem alergikiem, inhalacje z różnych, przeróżnych ziół, między innymi jakieś wyciągi z drzewka herbacianego, bardzo mi pomagają, gdy jestem przeziębiony, mam problemy z jakimiś z górnymi drogami oddechowymi, eukaliptus, melisa na uspokojenie, herbatki na sen, na nerwy, na pobudzenie, yerba mate, świetnie sprawdza się waporyzowanie yerby mate tak samo, więc bardzo często w trakcie przeziębienia daję sobie do środka po prostu różne przeróżne mieszanki ziół i działa to na tej samej zasadzie jak inhalator, jest to naturalna wtedy medycyna. Kiedyś inhalowałem po prostu nad garnkiem z wodą i niczym to się tak naprawdę nie różni. Tutaj susz, zioła są podgrzewane do temperatury, w której uwalniają swoje substancje czynne i dzięki temu no, działają leczniczo w wielu, wielu przypadkach. Ale wróćmy sobie do naszego sprzętu. Pierwsze różnice pomiędzy poprzednim omówiliśmy, czyli inaczej wygląda tutaj ta cała komora i po paru dniach używania te przykręcanie i zakręcanie nie przeszkadzało mi w ogóle, nawet fajnie, ponieważ jest to stabilne, z tego to zawsze może jakoś spaść i się potem zniszczyć, więc jest to pierwsza główna różnica. Podobnie jak do innych sprzętów, tak samo do tego jest taki jakby adapter, ogranicznik na kapsułki od Mighty'ego. Jeżeli nie wiecie, co to jest waporyzator Mighty, jakie ma kapsułki, poszukajcie sobie recenzji na YouTubie. Ja Mighty'ego tak troszeczkę bliżej przyjrzałem się temu wielkim teście waporyzatorów. W każdym razie są to malutkie takie kapsułki, które można do środka wsadzać. Wtedy jest jakby taki adapter na te małe kapsułki. Dlaczego mówię o tym, dlaczego to jest ważne? Ponieważ jest to bardzo fajna funkcja dla pacjentów medycznych, jeżeli dostaną oni przepisany odpowiednio ilość suszu i dawkowanie. Dzięki tym kapsułkom mogą oni sobie w pełni rozpisać całą terapię konopną, więc takie kapsułki są naprawdę bardzo, bardzo fajną rzeczą. No i co, moi drodzy, przejdziemy może sobie do samego worka i ustnika. Też się również różni troszeczkę. Tutaj jest worek do hybryda, ten tych normalnych rozmiarów. I teraz jak to wygląda, moi drodzy. Tutaj mamy stały adapter przykręcany. Tu mamy ustnik, każdy worek jest z takim ustnikiem, każde pudełko z tym workiem ma taki ustnik ekstra, który za wyciągnięciem po prostu bardzo delikatnie się wyciąga. Wkładamy go sobie tutaj, uruchamiamy, pompuje się po skończonej waporyzacji zgodnie z zaleceniami producenta. Powinniśmy to ściągnąć, wkładamy ustnik, działamy. Zresztą do inhalacji przejdę na koniec. Ale szczerze powiedziawszy, na tak małą komorę dla mnie to starcza na dwa takie porządne napełnienia. Potem ten smak już tak bardzo mi nie odpowiada, więc ja to nawet zostawiam sobie na tym. Ściągasz tylko to, pyk, inhalujesz się. No, co w przypadku tego waporyzatora było już trochę bardziej problematyczne, ponieważ no, trzeba to ściągnąć, odkliknąć, wziąć ustnik, który jest dużo większy, bardziej masywny, zainstalować i dopiero możemy inhalować, więc według mnie to rozwiązanie jest naprawdę dużo wygodniejsze, prostsze, przyjemniejsze. Wracając jeszcze do komory, przepraszam na wstępie za
pewien chaotyzm, jeżeli taki się pojawi w tych moich recenzjach, ale wiecie, że staram się je robić szczere, od serca, no i wszystko, co wiedzieć, chcę wam przekazać. Co do komory, ta komora, tak jak wspomniałem, jest dużo, dużo mniejsza. Najpierw myślałem, dlaczego taka mała, jak ja bym chciał sobie załadować tego do pełna i nie nabijać cokolwiek, ale po porównywaniu, korzystaniu z tego, doszedłem do wniosku, że jest to naprawdę fenomenalne rozwiązanie, tym bardziej też dla pacjentów medycznych, ponieważ dokładnie wiedzą, ile tam dać, nie dadzą tego za dużo. I druga ważna rzecz jest taka, że jeżeli załadujemy tutaj do pełna tą komorę, waporyzujemy pierwszy balon, drugi balon, to część suszu już jest jakby wyciśnięta, wywaporyzowana i pozostawia ten taki delikatny, jak to się mówi, posmak spalonego popcornu. W przypadku tego waporyzatora i mniejszej komory, no nie ma takiej opcji. Oczywiście tu możemy sami regulować sobie i dawać mniej tego suszu, więcej, ale tutaj no z myślą na przykład o pacjencie, który nie bardzo chce się zastanawiać, rozkminiać co, jak, jest to naprawdę fenomenalne rozwiązanie. No i teraz chyba najbardziej taka wizualna i ciekawa różnica, która najbardziej się rzuca od razu w oczy, moi drodzy, to jest wspomniany wcześniej przeze mnie szlauch, wąż, jak zwał, tak zwał. Patrzę tylko, czy druga kamera się nagrywa, jak najbardziej tak. Szlauch zwany wężem służy do inhalacji bezpośrednio z samego waporyzatora. Wcześniej tego nie było, czyli po prostu wpinamy wężyk, kręci on się w kółko, czyli w towarzystwie, coś jak w shishy, można sobie to fajnie podawać. Całość jest wykonana z gumy, z porządnego jakiegoś tworzywa, czy też plastiku. No i co? Możemy normalnie sobie z tego inhalować, do tego też przejdę później. Jednocześnie można nadmuch włączyć, czyli w ogóle nie trzeba jakby zasysem płuc własnych tego już wciągać, tylko tyle, co sprzęt wpompuje nam w płuca, można tak zrobić. Producent zaleca włączenie na chwilę, przedmuchanie tego i potem można inhalować tak długo, aż przestanie się para wydobywać. Jeżeli to ciągle jest tutaj, no to wtedy kondukcyjne podgrzewanie cały czas działa, a co jakiś czas możemy sobie dać takie małe turbo z tym powietrzem i inhalować z tego szlauchu. Osobiście jest to bardzo fajne i genialne rozwiązanie. Ja jestem fanem jednak tych worków, jestem leniem, więc wolę sobie uruchomić ten waporyzator, niech mi się napompuje i leżeć sobie potem z woreczkiem i fajnie sobie inhalować, ale jeżeli ktoś chce mniej inhalować lub nie potrafi jakby wciągnąć całego tego worka, bo umówmy się, jeżeli ten worek napełniony tą parą leży już, nie wiem, parę minut albo 10 minut, to ta para też opada. Już to tak fajnie nie działa, więc tutaj można sobie pojedynczą, delikatną inhalację wykonać, sprzęt wyłączyć nagrzewanie i powrócić do inhalacji, kiedy taka potrzeba nastanie. I a propos zdalnego włączania zdalnego i uruchamiania cykli i tak dalej, waporyzator Volcano Hybrid ma wbudowany moduł Bluetooth. Słuchaj, co z tym szlauchem? Powiesimy sobie szlauch tutaj na szyi. I tak, moduł Bluetooth, genialna rzecz. Pomyślałem sobie, po cholerę ten Bluetooth, że co, poklikam sobie, poreguluję temperaturę, tak jak na przykład jest, nie wiem, w Paxie albo coś, że jest tam parę bajerów, ale specjalnie jakoś bez tego mogę sobie w pełni z tego korzystać. Fajnie by było, jak ja mam uruchomiony ten waporyzator w domu, bo cały czas może być do prądu podpięty, przychodzę i po prostu zdalnie sobie z kuchni uruchamiam go już, żeby on się na przykład nagrzał i żeby zadziałał. I dokładnie tak ta aplikacja działa. Moi drodzy, aplikacja jest na iOS, aplikacja jest na Androida i możemy sobie zdalnie po prostu ten waporyzator uruchomić. Moi drodzy, sekundka. Tak, już wróciłem, musiałem uruchomić moduł Bluetooth w telefonie, zawsze wyłączam to wszystko jak nagrywam, żeby nikt mi tu nie dzwonił. I tak, automatycznie one, można zrobić auto connect, czyli automatycznie jak znajdzie się w pobliżu, ten sprzęt się włącza i za chwilkę przejdę, albo inaczej, zrobimy tak. Oprócz tradycyjnej obsługi tutaj w tej aplikacji, ja Wam też tutaj uruchomię nagrywanie ekranu, więc będziecie mogli dokładnie widzieć, co jest 5, do czego to służy. Oprócz tradycyjnych metod tutaj w tej aplikacji, czyli uruchomienia podgrzewania, uruchomienia dmuchawy, czyli tego pompowania powietrza, ustawiania temperatury, producent dał coś takiego jak workflows. To jest podobne do aplikacji skróty, kiedyś workflow na iOSie, czyli jakby takie paterny, ścieżki waporyzowania, takie cykle. Ja z tego za bardzo nie korzystałem, ponieważ wiem, kiedy chcę inhalować, kiedy nie. Znam się na tym sprzęcie, ustawiam sobie temperaturę
temperaturę taką, jaką lubię, ale wydaje mi się, że jest to fenomenalne rozwiązanie dla pacjentów, którzy nie mają zielonego pojęcia o waporyzacji, nie wiedzą, jak z tego korzystać. Naprawdę są pacjentacy. Wtedy taka osoba, która nie bardzo wie, jak to się stosuje, czy ja mam długo trzymać, krótko trzymać, uruchamia sobie gotowy, przygotowany przez firmę Storz & Bickel taki preset. Jak tutaj mam na przykład przed sobą preset, jak widzicie, heat 180 stopni, pompuje minutę, trzyma potem temperaturę 30 sekund, podgrzewa do 5 stopni wyżej, trzyma 10 sekund, podgrzewa o 5 stopni wyżej, trzyma kolejne 10 sekund, powyża 5 stopni wyżej i się wyłącza. Czyli najpierw pompuje, to jest to po to, żeby przesuszyć jeszcze raz ten susz dokładnie, bo pełna inhalacja jest dopiero po tym pierwszym, drugim, po tym drugie, trzecie jakby wciągnięcie, druga, trzecia inhalacja, te pierwsze przedmuchanie, no trzeba trochę ten susz jeszcze jakby przesuszyć i wtedy mamy ten cykl włączony na, przynajmniej to jest na jakieś, czyli w tym przypadku mamy na jakieś, nie wiem, parę minut i możemy sobie już potem bez kolejnego dmuchania inhalować przy użyciu tego szlauku. Także wydaje mi się, że z myślą o takich pacjentach to właśnie zostało zrobione. A co jest bardzo fajne, to to, że tak jak powiedziałem na początku, zdalnie możemy sobie to uruchomić. No i tutaj już przechodzę do kolejnej genialnej różnicy, a mianowicie okres nagrzewania, moi drodzy, tego waporyzatora w porównaniu do naszego klasika, moi drodzy. Tutaj go uruchomiamy sobie obydwa, w obydwu damy 200 stopni. 200 stopni to jest temperatura maksymalna, której używam. Tutaj sobie ustawiam również 200 stopni na aplikacji. No i dajemy podgrzewanie, on już teraz się zaczął podgrzewać, tutaj naciskam heat, waporyzator się podgrzewa. Z tego co mi się wydaje, w ciągu minuty powinien on osiągnąć temperaturę docelową, co jest po prostu no, niesamowitym wynikiem i to jest dopiero różnica pomiędzy tymi dwoma sprzętami. Jak widzicie, trochę wcześniej go włączyłem, tutaj jest 52 stopnie, ja już mam 80, 90, zaraz będzie stuwa, 60 sekund zajmuje całe nagrzanie się do docelowej temperatury. To jest no niesamowite naprawdę, ponieważ tak jak tutaj no urastało to troszeczkę do rangi takiego, tutaj mamy już 180 stopni, czyli to jest głównie temperatura, na której ja waporyzuję i mamy, moi drodzy, nawet nie zdążyłem wam o tym do końca powiedzieć, mamy już 200 stopni. O! I to był sygnał, że waporyzator jest gotowy do działania. Gdzie w tym mamy, nawet nie mamy jeszcze 100 stopni, więc ja jeszcze wam trochę poopowiadam, a zobaczycie, jak długo ten oto waporyzator będzie osiągać tą temperaturę. Pokażę tylko jeszcze tutaj, nie wiem, do drugiej kamery, czy ten wyświetlacz dobrze zostanie złapany. Jeżeli nie, musicie mi wierzyć na słowo i na słowo producenta, nawet 100 stopni jeszcze Volcano Digit nie osiągnął. No i to jest jakby druga podstawowa różnica w tym waporyzatorze. Teraz tak, wydaje mi się, że wszystko określiliśmy. Sprzęt, wyposażenie podobne jest. Znaczna różnica w komorze, dużo mniejsza komora. Czy fajne, czy nie fajne, sami możecie zadecydować. Według mnie jest to jak najbardziej na plus. Pozwala nam to bardziej kontrolować i lepiej wymierzać dawki lekarstwa. Samo funkcjonowanie tego woreczka tutaj lub szlauku jest według mnie o wiele prostsze, stabilniej się to trzyma, komora jest mniejsza, jest to waporyzator hybrydowy, czyli oprócz powietrza jeszcze nagrzewana jest kondukcyjnie susz w środku, czyli jeszcze lepsza jakość pary, jeszcze więcej pary, jeszcze więcej można wycisnąć substancji czynnych z samego suszu. No i moduł Bluetooth, czyli leżę sobie wygodnie, waporyzatorek leży mi gdzieś tam na drugim końcu pokoju, tam gdzie jest podłączony, ponieważ jest to waporyzator na prąd, czyli tutaj nie ma żadnych problemów z baterią. No i myślę sobie, a niech mi się nagle uruchomi. No i włączam podgrzewanie z telefonu, o, jako że on już jest nagrzany, daje mi sygnał, że mogę wstać i się inhalować. A jeżeli wcześniej sobie woreczek nałożę na niego, to zdalnie, pyk, pompujemy sobie woreczek. Podczas gdy Volcano Digit jeszcze nie osiągnął temperatury 200 stopni, moi drodzy, a rozmawiam już parę minut. Także różnica jest no niesamowita. Dobra, do inhalacji przejdziemy zresztą troszeczkę później. Także to są podstawowe różnice i teraz jeszcze ważna kwestia, zanim przejdziemy do inhalacji. Ten model Digit zostanie wycofany z produkcji. Pozostanie tylko model Classic, analogowy na pokrętło i ten najnowszy model tutaj hybrydowy Volcano Hybrid. Czy warto przechodzić z modelu Digit na ten model, ponieważ różnica cenowa no, jest dosyć spora. Ten model kosztuje 2500 zł,
Ten model wydaje mi się około 1600, 700, 500, coś takiego, w zależności od sklepu. Classic z pokrętłem analogowym kosztuje chyba około 1200 zł. Więc dla mnie odpowiedź jest prosta. Różnica cenowa, a dzięki mojemu filmowi różnica pomiędzy tymi waporyzatorami może być dla 10 osób, ile to będzie mniej więcej? 1600, 2,5, 200, 600 zł, coś takiego. Zdecydowanie wolałbym dołożyć tą kwotę i kupić ten sprzęt. Bo działa on o wiele szybciej, ma tą aplikację mobilną, ma fajniejszą komorę tutaj, mniejszą. Ten cały system mi się bardzo podoba, ma przede wszystkim szlauch. Aktualnie nie podał producent, czy będzie można kupić adapter, żeby ten szlauch zamontować do tego waporyzatora. Prawdopodobnie nie, bo z tego wycofują, ale może do Digita. Nie mam takich informacji, więc zdecydowanie jest to warte. Jeżeli macie ten waporyzator w domu, czy dużo stracicie, nie kupując tego? Nie. On dalej jest genialnym sprzętem, dalej spełnia swoją funkcję. Nie mam tego waporyzatora w domu. Dzięki uprzejmości koledze mogłem wielokrotnie z niego korzystać. O, nagrzał się, dopiero teraz. Także widzicie, różnica jest niesamowita, jeżeli chodzi o prędkość nagrzewania. Wyłączmy, niech się ochłodzi trochę. To jest dalej świetny sprzęt. Jeżeli ma ktoś ten sprzęt, a ja rozumiem, że to jest bardzo drogi sprzęt, nie wiem, czy bym kupował tego. Jeżeli miałbym Digita, znaczy tego klasika z pokrętłem analogowym, dalej nie wiem, czy chciałbym dokładać 1000 zł, żeby mieć ten sprzęt. Jeżeli kupowałbym pierwszego Volcano, od razu uderzałbym w ten. Dla kogo jest waporyzator taki stacjonarny? Dla wszystkich pacjentów, przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy używają waporyzatorów w domu. Dlaczego mam tutaj tego Flower Mate'a Swift Pro, którego średnio jestem zadowolony? Ano dlatego, że podobnych waporyzatorów jak ten tutaj mam w domu chyba z 4 czy 5. Z większości korzystam w domu, ponieważ żywotność baterii jest na tyle słaba w takim waporyzatorze, że nic mi po nim, jeżeli biorę go sobie na jakiś wyjazd, na jakąś wycieczkę i tak dalej, bez powerbanka i ładowania nie może się obejść, a szlak mnie trafia, jak po prostu akurat mam ochotę skorzystać z tego urządzenia i jest wyczerpana bateria, one się często bardzo długo ładują. Dotyczy to waporyzatorów hybrydowych albo konwekcyjnych. Mam taki mały, przenośny X-Vape Vital, to jest coś takiego jak Aura, którego recenzja też się pojawi za niedługo na moim kanale. To jest prosty, kondukcyjny waporyzator do 300 zł i naprawdę świetnie się sprawdza, ponieważ ma bardzo dobrą baterię, jakość pary jest nieporównywalnie gorsza z tymi wszystkimi innymi, ale tego sobie wezmę już na wycieczki, nie boję, że się zepsuje i tak dalej, i tak dalej. O co mi chodziło, jeżeli te wszystkie, cały ten hajs, który wydał na te wszystkie elektroniczne waporyzatory, czyli tak, Phoenix, ten Flower Mate, Swift Pro, Boundless chyba CFX miałem, nie pamiętam jaki to był ten taki najmniejszy Boundless, też bardzo zjechałem dość mocno ten sprzęt w wielkim teście waporyzatorów, plus X-Vape Vital, Aura, no to spokojnie za to bym kupił nawet tego klasika z pokrętłem, który jest świetnym sprzętem, a najwięcej korzystam z tych sprzętów w domu mimo wszystko. Więc jeżeli korzystasz w domu i masz te pieniądze, bo ja rozumiem, że to jest bardzo drogi sprzęt, ale jest to sprzęt na całe życie, jest to sprzęt na lata. Mam ludzi, którzy mają waporyzator Volcano z 10 lat, coś takiego, tak jak powiedziałem, to są waporyzatory dla pacjentów. Solidna niemiecka firma, produkuje tylko 4 modele, nie zmienia się w nich praktycznie nic. Design, parę takich drobnych ulepszeń, ale nie wypuszczają co chwilę to nowych sprzętów, skupiają się na jednym, tym co robią dobrze i naprawdę trzymają poziom i one są warte swojej ceny. One trzymają cenę. Można kupić go w jakichś przecenach, w wyprzedażach i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma atest TUV, TÜV, to jest taki atest jakości w Niemczech, to nie każdy to dostaje. Jest to jedyny waporyzator na świecie, który może być uznany jako sprzęt kliniczny, sprzęt medyczny też. Tak więc no, to chyba mówi samo za siebie. No i oczywiście nie może się obejść bez minusów. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły Wam minusów. Jeżeli już ten sprzęt kosztuje 2,5 tysiąca złotych i oferują opcję wkładania tych kapsułek, to czemu za przeproszeniem do cholery jasnej nie dorzucą tego adaptera, tylko znowu trzeba parę stów wydać, żeby sobie ten adapter kupić. Mogliby już naprawdę tą jedną małą rzecz do tego dorzucić. Oprócz tego jest pełno bardzo fajnych akcesoriów, jak taka deseczka, która służy do dozowania tych kapsułek i tak dalej, i tak dalej. No jest już młynek, mogliby to dorzucić, jak to jest naprawdę tak drogi i tak porządny high-endowy sprzęt, no ale ja to rozumiem, kapitalizm i tak dalej. Jeżeli można na czymś drugi raz zarobić, no to czemu z takiej możliwości mają rezygnować?
Aczkolwiek ja osobiście bym już tam to dorzucił. Tak więc zanim przejdziemy do samego testu inhalacji, teraz cena, no i zakup tego, o czym powiedziałem na początku. Wiem, że w takiej cenie jak 10 pierwszych osób, które mogą go kupić ze zniżką 10%, nie znajdziecie. To Wam mogę gwarantować. W Vaporshopie w opisie tego filmu znajdziecie 10 kodów rabatowych, więc żeby nie było, że jestem nielegitny, że a skąd ja mam wiedzieć, że te 10 osób dostanie taniej. Jest 10 kodów rabatowych nieograniczonych czasowo do jednorazowego wykorzystywania, nie łączą się z innymi kodami rabatowymi i na ten kod 10 pierwszych osób dostaje 10% zniżki, czyli 250 zł taniej na Volcano Hybrid. To jest naprawdę najlepsza oferta aktualnie w Polsce na rynku. I dodatkowo do tego otrzymujecie oprócz 10% zniżki Pocket Vac 012. Jest to taki wakum pojemnik, jak to się mówi, próżniowy na susz. Dodatkowo do tego dostajecie płyn do czyszczenia waporyzatora. Jest to jakiś specjalny płyn do czyszczenia waporyzatora. Ja osobiście używam zwykłego alkoholu izopropylowego. Najlepiej kupić na Allegro taką 10-litrową butlę i dla Ciebie i dla wszystkich ziomków to wystarczy. No ale jak ktoś chce mieć profesjonalny, fajny płyn specjalnie dedykowany do tego, to jest jeszcze w gratisie, czyli kolejne jakieś 5 dych albo lepiej zaoszczędzacie. Mało tego, ode mnie i to już bezpośrednio ode mnie i od firmy Cannabis Light. I to dotyczy wszystkich waporyzatorów Volcano zakupowanych w sklepie Vaporshop. Do każdego waporyzatora Volcano, obojętnie czy Digit, czy Classic, czy ten oto Hybrid, dorzucam gramowy słoik suszu konopnego CBD firmy Cannabis Light oraz jakieś gratisy, mopsowe gratisy. Ale ta promocja z tym słoikiem suszu i prezentem ode mnie to jest nieograniczona czasowo, powiedzmy przez rok albo dwa lata od publikacji tego filmu. Każdy waporyzator Volcano, który zostanie przez Was kupiony, dostaje w gratisie to. Zasady są tego proste. 14 dni po dokonaniu zakupu odzywacie się do mnie na mops@widwig.pl i tam wysyłacie mi potwierdzenie zakupu tego sprzętu. Ja to konsultuję ze sklepem i leci ode mnie spersonalizowana paczuszka prosto do Was. Miał być to krótki film, no ale film dotyczący tak ważnego wydarzenia jak nowy waporyzator Volcano Hybrid, a ta firma rzadko wypuszcza jakiekolwiek inne sprzęty, musiał trwać tyle, no ale mam nadzieję, że wyczerpująco wyczerpałem go dostatecznie. Moi drodzy, powtarzam jeszcze raz, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, wiem może trochę więcej niż przeciętny, że tak powiem, Kowalski. Troszeczkę się edukuję w tym temacie, korzystam z porad specjalistów różnych sklepów, z którymi współpracuję, ale jeżeli coś pominąłem, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie bezpośrednio na mops@widwig.pl, piszcie do Vaporshopu lub na mojej grupie Kanafani, albo na moim Facebooku Widwig, czy na Instagramie widwig.cn. Gdziekolwiek możecie pisać, na portalu cannabisnews.pl znajdziecie cały dział waporyzacja, który ma masę fajnych, merytorycznych artykułów dotyczących bezpośrednio samej waporyzacji, więc tam też znajdziecie na pewno odpowiedzi. Ja postaram się na wszystko Wam odpowiedzieć. Jeżeli coś pominąłem albo macie sugestie, jak te recenzje mają w przyszłości wyglądać, może chcecie krótsze, szybsze albo bardziej dokładne, to oczywiście piszcie mi i ja postaram się sprostać Waszym wymaganiom. A cóż, ja zarzucam z tyłu ciemno-szare tło, zarzucam czarny golfik, daję czarny stół, no i pokażemy, jakie chmurki z tego oto fajnego szlauchu, węża czy szlauchu, już sam nie wiem jak to nazwać, wychodzą. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnych testów waporyzatorów i do zobaczenia na Widwigu. Essa! No i witam Was ponownie w samym już teście inhalacji. Zapomniałem dodać, że również na susz Cannabis Light macie zniżkę 10% na hasło Widwig i to jest również, znajdziecie ten kod rabatowy na mojej stronie widwig.pl. Tak więc same plusy z Moksa. Moi drodzy, teraz nagrywam dla Was to, co robi aplikacja. Na danej aplikacji ustawiam sobie temperaturę 180 stopni i naciskam guzik HIT i za chwilkę waporyzator temperaturę tą osiągnie. Tutaj mamy pustą komorę i grinder Storz & Brickles, który bardzo fajnie działa. Nie wiem, czy oni tak każą z niego korzystać, ale ja sobie bardzo fajnie to rozkminiłem. Korzystam tutaj akurat z suszu marcepan. O, już jest gotowy, czyli widzicie, jak on szybko się nagrzewa. To jest marcepan akurat od Hemp Yourself. Bardzo polecam zresztą też tą firmę. W pełni legalny susz konopi siewnych. Moi drodzy,
Ten młynek, on naprawdę fenomenalnie działa. I to, co tutaj jest ciekawe, jest tutaj taki mały pojemniczek. Coś takiego. I tutaj niby można przechowywać sobie susz, ale mi się wydaje, że służy to do tego, że jak macie już wasze zioła zmielone, przekładacie sobie to tak, wtedy jest to w tym pojemniczku i z tego bezpośrednio możecie sobie bardzo wygodnie, bez jakichś strat, łatwiej niż z młynka, wsypać susz już do komory. Jak widzicie, ja wsypuję to dosyć luźno. Nie wiem, tu jest może jakieś pół grama się mieści, coś takiego. Producent mówi, żeby nie przekraczać tutaj tej linii, więc też nie wiem, czy dobrze teraz na kamerze to zobaczycie. W każdym bądź razie tu mam to załadowane. Młyneczek sobie odstawiamy, stół sprzątamy, żeby było ładnie. Zakręcamy. I co? Na początek może spróbujemy inhalację szlauchem. Czy wężem? Zawsze nie wiem, które słowo jest ładne, które nie. Ponieważ to jest najciekawsze. A skoro to jest najciekawsze, to może zrobię to na koniec, żebyście poczekali do końca tego materiału. Spróbujmy metoda tradycyjna z balonem. Uruchamiamy, aplikacja jest nagrzany, naciskam R. I R. Stop, unieruchamiamy. Hit, temperaturę również na aplikacji wyłączam. Tak jak producent nakazuje, powinniśmy to w całkowicie ściągnąć, żeby nie mieć żadnych strat. Jak widzicie, bardzo delikatnie to się ściąga. Wkładamy ustnik, czyli mamy tych worków kilka, co zatem idzie ustników mamy 4, czyli co zatem idzie każdemu z naszych znajomych, jeżeli chcemy grupowo inhalować, taki ustnik jeden możemy dać, wtedy no, jest jeszcze bardziej estetycznie, że tak powiem, jak ktoś po kimś się brzydzi. Ustnik uruchamiamy, wkładamy tu i... Pierwsze chmurki zawsze są słabsze. Podkręcam sobie teraz temperaturę do 190 w aplikacji mobilnej. No to jest dosłownie kilkanaście sekund i wskakuje temperatura na 190. Nawet nie patrzę tutaj na ekran, nie wiem co się na nim dzieje. W pełni wierzę mojej aplikacji mobilnej, która też nagranie... O! I już się nagrzał. No i co? R, wciskamy, pyk. Niech się pompuje. I już widzimy, że ewidentnie para jest gęstsza. Dobra. Powietrze wyłączamy. Ściągamy zgodnie z zaleceniem producenta pierścień. Odkładamy ustnik. No i teraz troszeczkę przyspieszymy kamerę. Ta para jest naprawdę genialny smak pary, bardzo delikatnie to smakuje, jest to, ja to nazywam taką lekką, roślinną mgiełką po prostu. Jak widzicie, to nie są ogromne chmury, bo jest to też 180-190 stopni. Ale naprawdę, być może nawet kamera nie oddaje obfitości tych chmur aż tak bardzo, jak to jest w rzeczywistości. I jak widzicie, były to już dwa nabicia, spokojnie jeszcze z dwie takie chmury mógłbym z tego ściągnąć, ale teraz sprawdzimy, jaki jest susz. W ogóle nawet nie jest jeszcze brązowy, więc spokojnie możemy z niego korzystać. I teraz, jak działa sam szlauch. Podkręcę sobie teraz temperaturę do 200 stopni na aplikacji. I tu już od razu możemy inhalować. Aha, i mały edit. Przed przystąpieniem do inhalacji producent zaleca, aby 5-10 sekund puścić pompowanie powietrza sam. Uruchamiamy. O, nie wiem, czy wy to widzicie. Już tutaj leci dym. Już leci ta para w sensie. O, także widzicie, jaka to jest obfitość pary. Naprawdę genialny smak. Tak jak mówię, delikatna, roślinna mgiełka. Smak jest fenomenalny.
para jest naprawdę w pełni schłodzona. Nie możemy praktycznie żadnego sprzętu popełnić, błędu popełnić, kupując ten sprzęt. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja tutaj doinhaluję to, co mi zostało i zabieram się za robienie Widwika. Pozdrawiam. Week.